Demon będący strażnikiem pól. To jest Projekt Slavik, a dziś porozmawiamy o Polewiku. Jaki demon przychodzi wam na myśl, kiedy pomyślicie o polu? Prawdopodobnie większość z was odpowiedziałaby południca. Jednakże dziś nie o niej, a o jej męskim, bardziej przyjaznym odpowiedniku, zwanym Polewikiem bądź Polewojem, którego wierzenia przejawiały się u kultystów Velesa. Polewik opisywany był jako niskorosły mężczyzna. Wyróżniała go ziemnista cera, lecz jego znakiem rozpoznawczym był nietypowy zarost, w którym włosy zastąpione były kłosami zbóż. W zachodnich wierzeniach jego wygląd dosyć znacząco się różnił. Tam opisywany był jako wysoki, długonogi, owłosiony mężczyzna z wytrzeszczonymi ślepiami. W innych terenach posiadał elementy bydlęcego ciała. Dlatego też posiadał rogi, bawole uszy czy ogon. Mógł również zmieniać swoje formy na zwierzęce, takie jak byk czy kozioł, a także żywiołów, takich jak na przykład wicher i iskry. Głównym zadaniem Polewika było dbanie o pole. Pilnował, by żadna roślina nie obumarła. Mimo, że był jego strażnikiem, nie mógł przebywać tam całorocznie. Najcięższym dla niego okresem były żniwa. Tam w popłochu ucieka przed ostrzami sierpa, tracąc przy tym swój dom. Rolnicy po oczyszczeniu pola zostawiali jeden ze snopków i stawiali go w rogu stodoły. Tam przygotowywali schronienie dla demona. Pozbycie się zjawy równało się z utratą strażnika. Relacje Polewika z ludźmi są dosyć ciekawe, gdyż nie z każdym utrzymywał przyjacielskie relacje. Najbardziej umiłował sobie rolników, których cenił za ciężką pracę. Lubił znęcać się nad ludźmi, dlatego też plątał im ścieżki. Śpiących zaś podduszał, a nawet przedeptywał. Najgorzej było, gdy spotkał osobę pijaną. Ten delikwent mógł od razu żegnać się z życiem. Demon pod wpływem emocji i szału zabijał go. Z mojej strony to na tyle. To był materiał o Polewiku. Slava!